jak on pracował nad swoimi książkami. Wydał ich 6, każda jest inna, każda jest różna. Książka jest najbardziej wyrafinowanym, uważam, sposobem prezentacji swojej myśli. Obojętnie czy zdjęć, czy tekstu, książka to jest sama w sobie, to jest dzieło sztuki. To jak ona jest złożona, ile ona ma stron, jaka ona jest duża, jak się ją czyta. Że każde zdjęcie jest częścią opowiadania tej książki. Że to nie jest, że tam jest subita, fajna fotografia, cztery jakieś tak normalne, albo to wszystko musi grać do gromady. To znaczy, że to jest jak w muzyce, jakaś symfonia, tak. Zdjęcia, fantastyczne, przepiękne, poetyckie zdjęcia, takie czułe, poprzeplatane są wierszami. Najbardziej mi się podobają twoje zdjęcia takie, które pokazują obrzeża miast. To znaczy styki tego, gdzie tam Chorzów się kończy, zaczynają się Świętokłowice. Miałem 5 książek samodzielnych i pomyślałem sobie, że nie chcę kolejnej książki wydawać takiej, która byłaby podobna do tych, które zrobiłem wcześniej, bo najbardziej interesuje mnie w książkach to, żeby zrobić taką książkę, jak nie robiłem poprzednio, żeby nie powtarzać pewnych rzeczy, które już, jakby to powiedzieć, przerobiłem. Lubię się zmagać z czymś nowym.